Moi drodzy, witam was wszystkich i pozdrawiam bardzo serdecznie. Jesteśmy na ulicy Świdnickiej dzisiaj. Piękna pogoda. A ja jestem na wystawie, ponieważ właśnie obchodzimy 30-lecie samorządu osiedlowego. Słuchajcie, tak to wyglądało drzewiej. Możecie się z historią samorządu osiedlowego we Wrocławiu właśnie na tej wystawie zapoznać. Mówimy tutaj o pierwszych wyborach. Niektórzy starsi mieszkańcy mogą pamiętać, że kiedyś przed rokiem 89 we Wrocławiu były dzielnice i właśnie rady osiedla zastąpiły z czasem te jednostki dzielnicowe. Te jednostki dzielnicowe to była właściwie taka bardzo luźna federacja, one podlegały bezpośrednio pod wojewodę. No a rok 89 przyniósł, jak wiemy, określone zmiany, no i później rok 91 pojawiła się pierwsza uchwała Rady Miasta. O właśnie, to jest ta uchwała, słuchajcie, w sprawie podziału Wrocławia na osiedla, czyli na jednostki pomocnicze, i te jednostki pomocnicze dzisiaj obchodzą swoje święto, także ja pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich samorządowców osiedlowych, bardzo wam dziękuję za współpracę. My tą współpracę mamy od dawna jako dyrektor MOPS-u, później dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, stale z państwem pracowałem i dalej pracuję. W tym roku wybory w październiku z powodów pandemicznych. Zapraszamy już dzisiaj i kandydatów na radnych, i mieszkańców do tego, aby chcieli w tych wyborach uczestniczyć, abyśmy mogli być dumni z coraz wyższej frekwencji. Dzień dobry. A póki co właśnie zapraszam was na tą wystawę. Słuchajcie, radni osiedlowi pełnią szalenie ważną funkcję. To tacy gospodarze miejsca, dbają o różne wasze sprawy, rozmawiają z władzami miasta, troszczą się o różne historie. I ja chciałbym za tą troskę wam wszystkim dzisiaj podziękować w ten słoneczny dzień i zaprosić właśnie na tą wystawę. No i tyle, słuchajcie, ja już po treningu, udzieliliśmy ślubu przed chwilą, było niezwykle sympatycznie. Teraz może pójdziemy pobiegać, no coś porobimy, później znowu ślub, trochę pracy takiej z teczkami, z dokumentami, ale będzie dobrze. Jest piękna, słoneczna pogoda, także wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Dzień dobry, dziękuję za serdeczności. Jeszcze sobie dzisiaj popowiadamy różne rzeczy. Pozdrawiam bardzo serdecznie z pięknego, słonecznego dzisiaj Wrocławia. Pa, pa.